Cześć, w tym filmie chciałbym zaprezentować stare żelazko na duszę. W ogóle, czym jest dusza do żelazka? Otóż dusza jest to metalowa sztaba, którą nagrzewało się w piecu, po czym szybko wkładało się do żelazka. Zapewniała ona żelazku ciepło. Zazwyczaj wkładało się ją od tyłu żelazka. Żelazko, które pokazuje, pochodzi na zapewne z samego początku XX wieku. Z całą pewnością jest przedwojenne. I co ciekawe, zostało wykonane z mosiądzu. Rączka natomiast jest wykonana z drewna. Pracowanie żelazkiem na duszę było o wiele lepszym sposobem niż pracowanie żelazkiem na węgiel. Ponieważ y, żelazko na węgiel nie dość, że brudziło tkaniny, to jeszcze bardzo mocno się dymiło. A jedynym minusem żelazka na duszę było to, że, du że dusza szybciej się studziła niż ogrzewała. Mimo wszystko ludzie znaleźli na to sposób. Otóż osoba, która prasowała miała co najmniej dwie dusze. I kiedy jedna się ochładzała, to osoba wyciągała z pieca następną i tak na zmianę. To już by było wszystko, co chciałem pokazać w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten film się spodobał. No a na razie, cześć.